6 lutego 2021 roku Wasulo raduję się za każdym razem gdy zwracasz ku mnie swe myśli czyż nie jestem znany z tego że dotrzymuję słowa zawsze będę przy tobie zawsze będę cię chronił i ratował oszczędzę cię i ocalę słuchaj mnie oddaj mi swój czas umiłowana a ja sprawię, że odniesiesz zwycięstwa. Nie czekaj na ludzką aprobatę, bo ona nic dla mnie nie znaczy. Posyłam Cię w moim imieniu, jako świadka, abyś zaświadczyła o mojej wielkiej miłości, jaką mam dla Was wszystkich. Dlatego każdy, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Wszystko czego się nauczyliście od początku, Pochodzi ode mnie, waszego pana i Boga. Spełniło się wszystko, co ci przepowiedziałem. Prosiłem cię, abyś prorokowała w moje imię. Prorokowanie w moje imię to przepowiadanie prawdy. Wszystko, o co prosiłem, abyś zapisała, i wszystkie przyszłe wydarzenia, jakie odnotowałaś, sprawdziły się. Nie jestem zwykłym przybyszem. Lecz przychodzę z Najwyższego Nieba, aby kierować krokami tego pokolenia w Prawdzie. Poprosiłem Cię o podjęcie wielkiej pracy. Ja, który jestem stróżem moich przykazań, wysłałem Cię po ukształtowaniu Cię jako apostoła na te czasy ostateczne, abyś wyrażała moje słowa w żywej formie, dzięki mojemu czystemu światłu. Przyodziałem Cię moim światłem, i ukształtowałem Cię według mego upodobania. Wybrałem Ciebie spośród wielu ludzi, aby zapisać ten hymn miłości, który jest jak rosa opadająca rankiem z domu jachwy, jak krople deszczu spadające na tę spieczoną, suchą ziemię. On przypomina Wam wszystkim samą prawdę. Niektórzy z Was już to wiedzą, jednak wielu spośród Was jeszcze tego nie wie, Dlatego pozwólcie mi powtórzyć Wam to raz jeszcze. Teraz sprawdza się to, co powiedziałem w przeszłości. Widzisz, córko, nikt nie może mówić o przyszłych wydarzeniach, jeżeli ja mu tego nie przekażę. Przyszłość jest moja i wiedza o niej należy tylko do mnie. Twój bieg jeszcze się nie skończył, Wasulo więc nie puszczaj z twoich dłoni moich rąk, pozwólbym ja i tylko ja był twoim celem w życiu. Jest przy tobie twój potężny król.